Szanowni Państwo, aby skonkretyzować tę tytułową definicję, trzeba szybko przebrnąć przez meandry żydowskiego zakłamania i odwołać się do innych moich wypowiedzi na portalu oraz opracowań. Kryptonim Prawda i biało-czerwona książeczka wspólnotowości, które dostatecznie wstępnie analizują problem. Na życzenie książki tę natychmiast przesyłam internetem. Mój adres rilo@vp.pl. Ale najpierw postawienie problemu. Jakież są te najważniejsze kryteria polskiej racji stanu? Kim jest Polska, Polak? Czym obowiązek patriotyczny? Czy Polak to katolik, albo niewolnik, albo Słowianin, Europejczyk, ciemniak, obywatel, konsument, podatnik, Polak nikt, Polak śmietnikowiec? Jakie jest nasze terytorium i jakie są nasze granice, których powinniśmy bronić? Które państwa są dla nas zagrożeniem, które przyjazne, a kto i gdzie jest naszym wrogiem? Jaka jest prawdziwa historia Polski? Czy prawo i konstytucja w Polsce są polskie i służą Polsce? Jaki powinien być system rządów? Czy teraz jest on optymalny? Na pewno powinien on uwzględniać dobro i zrównoważony rozwój każdego Polaka, każdej polskiej rodziny w ciągu życia, w bezpiecznych etnicznych granicach. A jakież one są? Jaki jest rachunek krzywd z najeźdźcami i pokrzywdzonymi? Na pewno są to następujące warunki. Nienaruszalność obecnych granic języka, zasad wartości życia i powszechnego prawa własności. Zaszłość rozwiązujemy tylko na drodze prawnej i naukowej. Prawda historyczna, odszkodowania mniejszości i Polonii. Prawda i prawo oparte na prawie naturalnym w całym życiu społecznym. Zakaz fałszywych ideologii i religii. Ewentualne unie, koalicje i konfederacje muszą te interesy zabezpieczać. Zaś likwidować zagrożenia powstające obecnie, secesję i autonomię. Jeśli oprzemy się na rzetelnych przesłankach i analizie sytuacji ekonomicznej, wychodzi bez wątpienia, że warunkiem sine qua non dalszego istnienia Polski jest likwidacja największego wroga wewnętrznego, Kościoła katolickiego i zakaz propagacji Biblii, bo to krok pierwszy, aby wyjść ze zniewolenia kryptożydowszczyzną. Kościół bowiem to zażydzenie, więc jak można w działalności patriotycznej go popierać? Kościół pozornie zwalcza żydostwo, a masoneria pozornie zwalcza Kościół. Więc koniec w Polsce dla tej bajki żydowskiej, żydowskiego snu o potędze. Toniemy w fałszach, włącznie z fałszywymi Słowianami i patriotami. Większość z nich z trudem jest w stanie przekonać samych siebie, że nimi są. Zadruga, inne formacje niby narodowe, Świtoń, Bubel czy Rydzyk, a może Kaczyński, a może Ratajczak, a może Jan Paweł II, czy Tusk, żydomedia, Kościół, rusofobia podtrzymywana nawet przez zamach smoleński. Sprawców szukajcie bardziej dociekliwie, bo generała Sikorskiego to na pewno nie zlecił zabić Józef Stalin, a tu też nie zrobił tego Putin, chociaż też Żyd, jak i Kaczyński. Rządy w żydowszczyźnie są od dzielenia narodów, a nie od ich łączenia i współpracy. Króluje mediokracja, żydokracja. Zwodzenie, mity, ułuda, fałszywa historia, pozoranci polskiej sprawy każdej opcji, fałsze, społeczeństwa obywatelskiego, taniego państwa, zysk, wyższość własności prywatnej, giełda, banki spekulacyjne. Drugi po kościele ogon świadomościowy, który się za nami niepotrzebnie ciągnie, to zaburzania. Spoglądanie za Bóg to plucie na Śląsk i odrzucenie ziem odzyskanych. A trzeci to rusofobia, czyli stosując nomenklaturę Stachniuka, naszą świadomość kształtują kurorozum, bezdzieje, wspakultura, wiedza z seriali TV, wypowiedzi Żydów, kłamstwa dziennikarzy. Tym zatruwaczem umysłów był nie tylko Kościół, ale i Kiki, i takie świetlane autorytety jak Sienkiewicz, Quo Vadis, Trylogia, gdyż one pętały naszą jaśń w żydowszczyźnie i w nienawiści do własnej racji stanu. Nagrodę Lobla nie dają za friko. Trzeba się Sanhedrynowi zasłużyć. Tworzyły one pozorny, fałszywy patriotyzm. Odwoływanie się do II Rzeczypospolitej to schizofrenia, gdyż już teraz widać, jak na przykład Kościół zabiera polską ziemię pod obcą jurysdykcją, co miało miejsce również wtedy. My sobie nie zdawaliśmy sprawy, czym był upadek PRL. Jaki to był błąd i ogłupienie. Nie widzi się sprawiedliwości dziejowej
PRL. Potrzebny jest uczciwy bilans tego okresu. Jeszcze o Śląsku. Ślązacy wcale nie chcą własnego państwa, tylko bezpiecznego życia i rozwoju, które stracili po upadku PRL. Raś łączy się w sejmiku z PO i PSL jako trójca szatana, aby szybko dążyć do likwidacji Polski. Bo Żydzi idą dalej. Już myślą o secesji Wielkopolski. Raś ma za zadanie zniszczenie Ślązaków, o czym oni się kompletnie nie orientują. Te same lęki wykorzystuje się u Polaków w odniesieniu do Ukraińców i Rosjan. Przypomnijmy. Chmielnicki nie docenił roli najniższych warstw społecznych w tworzeniu państwa i trochę wtedy przegrał sprawę ukraińską. Ale teraz my się nie zgubmy. Wprowadźmy system gromadny, ale najpierw trzeba się zainteresować, z czym to się je. Dlaczego polskie służby nie robią tego samego na terenie ex-NRD, co Żydzi niemieccy przez Raś z Polską? Generalnie Polska idzie pod młotek jak niedawno Jugosławia. Ja bym się nie przejmował zagrożeniem językiem śląskim czy kaszubskim na dłuższą metę. Z tymi superznakami to im daleko nie zajadą. Nawet agent Miodek, ich zwolennik, otwarcie twierdzi, że jedynym mianownikiem dla tych skażonych gwar jest literacki język polski. Gdyby to było Perillo, sam bym Ślązaków poparł. Poznaliby słownictwo międzynarodowe, podnieśliby kulturę własną i Europy, wykosilibyśmy wspólnie język angielski i w tym bym ich poparł. Bo wtedy po oświeceniu wyparliby się Rasiu i żydoniemieckiej propagandy wyizolowania. Nawet kurs im bezpłatnie zrobię, jeśli zechcą. A Rilo byłby językiem Śląska i całej Europy. To jak, chopy? Robimy? I mi en kondukos Erilon, kiel Europan Lingwon? Zrobiliśmy sobie wielkie kuku, obalając PRL. Spustoszenie ostatniego 21-lecia powoduje lęki w całym narodzie polskim. Codziennie widzę na osiedlowym bazarku strach w oczach sprzedawców i coraz więcej zamkniętych budek. Trudno kogoś nazwać nieudacznikiem, gdy handluje 30 i więcej lat i pada mimo nadzwyczajnej pracy całej rodziny. Kto w to jeszcze wierzy, że komuna to było największe zło świata? Mordy, katynie, złodziejstwo, zniewalanie, ocet na półkach, korupcja. No i chyba burdel w każdej klatce i podwórku. I co jeszcze? Majątek PRL sprzedawać za złotówkę było cacy, ale sam PRL był zniewoleniem. To taki wytrych, żeby zamknąć buzię tym, którzy by chcieli rozliczeń dla całej ekipy dewastacji Polski ostatnich 21 lat. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że grupy Polaków uważane za inteligentne i przedsiębiorcze nie widzą niebezpieczeństwa i skłaniają się do PO, jakby się nic nie działo. Niestety jest źle. Ale i sami otwarcie mówią, że rząd Tuska będzie pierwszym, który skończy urzędowanie w pierdlu. Właściwie wszystkie oficjalne partie to najbardziej antypolskie, syjonistyczne hydry, którym wciąż odrastają głowy, a właściwie wyrastają języki jadowe, żeby okiełznać, zagmatwać, uciemiężyć naród. Bo oni zamierzają bezwzględnie unicestwić narody świata do poziomu 1 miliarda ludzkości ze 100 milionami nadzorców Żydów nad tymi niewolnikami. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach na własną zagładę się nie zgodzi. Najpierw nas rozkradli, a później mówią, że nam się nie udało. To moja wina, że nie mam pieniędzy, bo nie kradłem i nie jestem posłem Majdakiem. Skonstruowali taki system, w którym przepisy podatkowe są zmieniane kilka razy w miesiącu. Proszę mi powiedzieć, że państwo kontroluje wpływy i że nie jest to system celowej gangsterki. Dlatego ja już mam dość tej żydowszczyzny i będę ją zwalczał, bo instrumenty do tego już są. Leżą przed wami, bo taka jest droga do polskiej racji stanu. Bardzo prosto przejść do innej cywilizacji, w której ona zakwitnie w pełni. Przyłączycie się?